Poczet sztandarowy do przekazania obowiązków szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wystąp! Generał Bronimir Czesław Gocuł obejmuje stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w wyjątkowej sytuacji. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje reformę systemu kierowania i dowodzenia armią, która ma uprościć system i skrócić czas podejmowania decyzji. Choć nominacja przebiega jeszcze w dotychczasowej strukturze, to jednym z głównych zadań generała Gocuła będzie przeprowadzenie planowanych zmian i dostosowanie Sztabu Generalnego do nowych zadań. Generał Bronimir Czesław Gocuł służbę wojskową rozpoczął w 1983 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych został dowódcą plutonu czołgów w 9 Pułku Zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej. Generał jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz dwóch renomowanych uczelni zagranicznych: Land Force Command and Staff College w Kanadzie oraz Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego generał rozpoczął w 2007 roku od stanowiska zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P3. 1 października 2010 roku został wyznaczony na stanowisko pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 6 maja 2013 roku to dzień szczególny dla Wojska Polskiego. Dzisiaj przed południem w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, w czasie której prezydent Bronisław Komorowski, zwierzchnik Sił Zbrojnych, przekazał kierowanie Sztabem Generalnym generałowi Mieczysławowi Gocułowi, który od jutra zacznie swoją kadencję w tej roli. Chciałbym bardzo podziękować kończącemu kadencję generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi za 3 lata bardzo ciężkiej służby. Służby, która przypadła na bardzo trudny czas dla Wojska Polskiego. Służby na stanowisku szefa sztabu, który podjął w bardzo szczególnym momencie po katastrofie smoleńskiej. Chciałbym za to podziękować, że od pierwszego do ostatniego dnia znakomicie wywiązywał się ze swoich obowiązków, dowodząc tym, że cała jego kariera, te 43 lata w Wojsku Polskim, przygotowały go bardzo dobrze do roli pierwszego żołnierza. Ja ze swojej perspektywy ministra obrony narodowej mogę powiedzieć, że nasza współpraca była bardzo dobra. Szef Sztabu Generalnego stanowił ogromne wsparcie w wielu różnych sytuacjach i bardzo się cieszę z tego, że generał Cieniuch, mimo przejścia na emeryturę z wojska, przejścia w stan spoczynku, nie zamierza porzucić pracy państwowej, a jestem przekonany, że Rzeczpospolita będzie chciała z jego patriotyzmu, wielkiej wiedzy, wielkiego doświadczenia skorzystać. Gratuluję nowemu szefowi Sztabu Generalnego. Generał Mieczysław Gocuł pełnił do dzisiaj funkcję pierwszego zastępcy szefa Sztabu Generalnego i jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do podjęcia nowych zadań. W tej nominacji prezydenta widać pragnienie kontynuacji i pragnienie tego, aby najwyższe stanowiska w Wojsku Polskim obejmowali ludzie bardzo dobrze do tych zadań przygotowani. Chciałem powiedzieć, że generał Gocuł jest osobą, która ma pełne, bardzo duże wsparcie i prezydenta zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana premiera Donalda Tuska, ale także moje jako ministra obrony narodowej. Wszyscy z jego kadencją wiążemy ogromne nadzieje. Proszę też wszystkich i w Sztabie Generalnym, i w Wojsku Polskim o mocne wsparcie dla niego. To wsparcie jest ważne w każdym momencie i zwłaszcza w roli tak trudnej, jaką jest kierowanie Sztabem Generalnym i ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego państwa i za całe siły zbrojne. Życzę sukcesów, życzę żołnierskiego szczęścia na tym stanowisku i myślę, że od jutra bez już takiego honorowego startu, po prostu ostry start do pracy i służby. Bardzo dziękuję. O zabranie głosu proszę przekazującego obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
pana generała Mieczysława Cieniucha. Szanowny panie ministrze, drodzy goście, żołnierze i pracownicy wojska. W dniu dzisiejszym kończę 3-letnią kadencję na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W osobistym wymiarze jest to chwila szczególna. Wieńczy prawie 43-letni czas mojej służby wojskowej. Nastraja do licznych refleksji i przemyśleń, które w różnych formach miałem możliwość przekazać moim podwładnym. W ujęciu instytucjonalnym jest to również ważna chwila. Następuje naturalna, pokoleniowa zmiana warty na kluczowym stanowisku. Jest to proces wpisany w żołnierską służbę. Pokazuje systemową mądrość i konsekwencje. Zapewnia sprawność kierowania oraz efektywność funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Sztab Generalny nie może mieć przerw w funkcjonowaniu. W maju 2010 roku obejmowałem obowiązki w trudnej chwili dla Polski i dla Wojska Polskiego. Tragiczne okoliczności spowodowały, że armia utraciła najważniejszych dowódców na czele z moim poprzednikiem. Miało to ogromny wpływ na kondycję Sił Zbrojnych, na ich codzienną aktywność. Wstrząsnęło naszymi sercami i umysłami. Powierzono mi zadanie kontynuowania misji transformacji i modernizacji Sił Zbrojnych. Ogromnym wyzwaniem była stabilizacja nastrojów wokół wojska. To wszystko wymagało ogromnej pokory oraz gotowości do ciężkiej pracy oraz pełnego oddania służbie. Przypomnę, że byliśmy na początku procesu profesjonalizacji. Borykaliśmy się z ograniczeniami finansowymi, a Wojsko Polskie prowadziło kilka operacji poza granicami państwa. Podejmowaliśmy liczne, wymagające ogromnego zaangażowania wyzwania. Z perspektywy 3 lat stwierdzam, że nasze wspólne wysiłki powiodły się. Przekazuję mojemu następcy siły zbrojne, które przeszły w tym czasie ogromne zmiany strukturalne, organizacyjne, technologiczne i mentalne. Działamy w stabilnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Jesteśmy ważnym ogniwem Sojuszu Północnoatlantyckiego w zjednoczonej Europie. Realizujemy ambitny, długofalowy plan budowy nowoczesnych sił zbrojnych. Wojsko Polskie zdobyło bezcenne doświadczenie międzynarodowe. Te inwestycje będą przekładać się na jakość armii przez wiele lat. Mam pełną świadomość, że wszelkie działania mogą być pomyślnie realizowane tylko przy pełnym zaangażowaniu naszych podwładnych. Najważniejsi są ludzie. Nowoczesne siły zbrojne potrzebują znakomicie przygotowanych, dobrze wyszkolonych profesjonalistów. Dlatego na zmotywowanych, pełnych zaangażowania i entuzjazmu żołnierzach oraz pracownikach wojska powinniście opierać wszelką aktywność zapewniającą stały postęp i rozwój. Intelektualnym napędem, jak również naturalnym zapleczem planistycznym oraz koncepcyjnym wszystkich procesów zachodzących w armii jest i pozostanie Sztab Generalny Wojska Polskiego. Musicie śmiało patrzeć w przyszłość i rozważać różne scenariusze. Dynamiczne zmiany w środowisku bezpieczeństwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne, wymagają adekwatnej, ale przede wszystkim terminowej reakcji. To jest jeden z podstawowych obowiązków oficerów służących w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i innych instytucjach centralnych. Silne Wojsko Polskie opiera się na synergicznym współdziałaniu wszystkich instytucji centralnych. Dziękuję dowódcom za dotychczasową współpracę. Odbieram ją jako zaszczyt. Wielokrotnie przekonywałem się, że wszystko, co panowie generałowie czyniliście, nacechowane było troską o dobro wojska. Proszę dowódców o udzielenie mojemu następcy wsparcia, które pozwoli utrzymać wysoki poziom realizacji zadań. Połączony wysiłek jest dziś bardzo potrzebny Wojsku Polskiemu. Zwracam się do wszystkich żołnierzy i pracowników wojska. Pamiętajcie, że każdy z was wnosi swój wkład w budowę
współczesnych sił zbrojnych. Przełożeni pełnią rolę kreatorów, projektują, tworzą koncepcje i strategie. Na was spoczywa odpowiedzialność skutecznej realizacji żołnierskich powinności. Wasze zaangażowanie jest niezbędne, aby Wojsko Polskie jako całość stanowiło dobrze funkcjonujący organizm, zdolny do realizacji zadań w każdych warunkach, bo taka jest natura sił zbrojnych. Podziękowanie za wsparcie oraz zaufanie do moich działań przekazałem zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Bronisławowi Komorowskiemu. Szczególne słowa podziękowania kieruję do ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Panie ministrze, konstruktywna i twórcza współpraca z panem dostarczała mi wiele służbowej satysfakcji. Równie dobrze współpracowaliśmy z parlamentarzystami Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Panie i panowie posłowie oraz senatorowie, dziękuję za tak bardzo odczuwane przez nas ponadpartyjne porozumienie służące sprawom obronności. Duchowieństwu dziękuję za refleksję i mądrość, które w najtrudniejszych chwilach pozwalały skupić się na sprawach naprawdę ważnych. Licznie zebranym przedstawicielom służb mundurowych oraz instytucji dziękuję za owocną, codzienną współpracę dla dobra kraju. Wszystkich państwa proszę o wsparcie dla generała Mieczysława Gocuła. Jestem głęboko przekonany, że z waszą pomocą będzie skutecznie kontynuował wysiłki na rzecz budowy nowoczesnych sił zbrojnych i twórczo rozwijał ich potencjał obronny. Panie ministrze, szanowni państwo, proszę o przyjęcie najlepszych życzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Dobro Polski oraz sił zbrojnych zawsze było i powinno pozostać naszą największą wartością. Życzę państwu, aby nigdy nie zabrakło wam siły i entuzjazmu do służby oraz pracy dla dobra naszego państwa. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu obejmującego obowiązki szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała broni Mieczysława Gocuła. Panie ministrze, panie generale, szanowni państwo. Dzisiejsza uroczystość wieńcząca służbę pana generała Mieczysława Cieniucha na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest jednocześnie początkiem mojej dalszej działalności służbowej. W tym miejscu nie ukrywam radości oraz ogromnego wzruszenia w związku z objęciem stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie ministrze, szanowni państwo, mam pełną świadomość odpowiedzialności, jaka na mnie spoczywa. Przez ostatnie 6 lat pełniąc służbę na różnych stanowiskach w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego uczyłem się tej pokory i tej odpowiedzialności za słowa i za czyny. Dlatego też z pokorą przyjąłem obowiązki szefa Sztabu Generalnego, natomiast jestem daleki od stwierdzenia, i byłoby to truizmem twierdzić, że przed nami lata trudne i zadania trudne. Wszak do takich zadań siły zbrojne zostały powołane, do zadań trudnych i odpowiedzialnych. Niemniej jednak świadomość tego, że przed nami olbrzymie wyzwania, przed wszystkimi żołnierzami sił zbrojnych, którymi w imieniu pana ministra mam zaszczyt i honor kierować, dowodzić. Panie ministrze, szanowni państwo, rok 2013 jest istotnie rokiem pełnym wyzwań. Przed nami rok intensywnego szkolenia dowództw, sztabów i wojsk. Kulminacyjnym punktem tego obszaru działalności służbowej Sił Zbrojnych będzie sojusznicze ćwiczenie Steadfast Jazz prowadzone na terytorium naszego kraju, połączone z systemem zgrywania wsparcia państwa gospodarza. W tym momencie i w tym aspekcie nie możemy zapominać o innych równie istotnych przedsięwzięciach szkoleniowych dowództw i komponentów sił zbrojnych.
Kolejnym, równie istotnym zadaniem stojącym przed siłami zbrojnymi jest sprawne funkcjonowanie naszych żołnierzy w misjach poza granicami kraju, w tym w szczególności w Afganistanie. Miarą efektywności naszego działania będzie sprawne przekazanie odpowiedzialności władzom Afganistanu z jednoczesnym sprawnym wycofaniem naszego kontyngentu i przywróceniem sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Kolejnym równie istotnym zadaniem w obszarze profesjonalizacji sił zbrojnych jest modernizacja techniczna. Przypominam, że jest to pierwszy rok wdrażania postanowień programu rozwoju sił zbrojnych na kolejną dekadę, na lata 2013-2022. Miarą efektywności w obszarze modernizacji technicznej będzie sprawne i terminowe wdrażanie nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego do sił zbrojnych. Szanowni Państwo, ten wysiłek jest wysiłkiem nas wszystkich. Plany zostały opracowane, programy napisane. Nastąpił czas ich realizacji. Jestem przekonany, że będę wyrazicielem wszystkich stojących tutaj dowódców, komendantów i szefów, że dołożymy wszelkich starań, aby plany zostały wykonane w 100%. Panie ministrze, szanowni państwo, niech będzie mi wolno, korzystając z prawa głosu, podziękować generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi za możliwość wspólnej służby i pracy. Korzystaliśmy, panie generale, z pańskiego szerokiego doświadczenia i wiedzy. Przekładamy to doświadczenie i tę wiedzę na naszą działalność służbową. Życzliwość, z jaką pan generał się spotykał, i szacunek powszechnie wśród pańskich współpracowników i podwładnych jest ucieleśnieniem dewizy, że nie stanowiska, jakie przychodzi nam zajmować, czy zaszczyty, jakich przychodzi nam dostąpić, są miarą wielkości człowieka, lecz sposób, w jaki to osiągamy. Tej dewizie pozostaniemy wierni do końca naszych dni, realizując zadania na tych odpowiedzialnych stanowiskach służbowych, kierując się zawsze dobrem sił zbrojnych ku chwale naszej ojczyzny.